Kolenda 2017. Był u nas książę wczoraj. Jebany złodziej, kapłan level over 60. Cała parafia go nienawidzi, bo podobno ma na plebanii jacuzzi i Harley'a w garażu. Może tak, może nie, może idź się jebać. Jeszcze notorycznie narzeka i pierdolony skurwibąg. No ale do rzeczy. Wpierdala się jak do siebie. Mamę podłogę zmyła specjalnie, a ten brudas się w butach wpierdala. I to tak kurwa bezczelnie, że jeszcze tupnął w salonie. Ja ci kurwa tupnę, skurwy synu. Jak zaczął machać tą swoją szczotką do kibla, to mi buzię ochlapał. Modlitwa. Krótka rozmowa. Nawet nie udawał, że cokolwiek go interesuje. No to na chuj się pytasz? Dobra, zamknij dupę. Obrazki. Żółta postać od PG. Super obrazek, kurwo. Mamy statu, dają kopertę. Nikt nie wie, że cichaczem włożyłem tam hajs z Monopoli, hehehehe. Wyobraźcie sobie. Tak bezczelnego fiuta, który sprawdza pod światło zawartość. Myślałem, że wyjdę z siebie, stanę obok i się wyrucham w dupę. Co za typ? Spojrzał na nas podejrzliwie. Chyba wie. Chuj wie, już ma wychodzić. Jeszcze tylko jedna sprawa. Sraka ekse. Którędy do kibelka, hehe. Skoro to winał twojej wizyty, geju, to idź się zesraj i wypierdalaj. Okej. O 5 minutach wychodzi. Żegnamy się i czujemy bezpiecznie. Coś mnie jednak natchnęło. Wchodzę do kibla, a tam kurwa niespodzianka. Największy to kloc w Europie. Ja pierdolę, co kisnę. Zawinięty stolec, niemalże perfekcyjny. Wołam mamę, wołam tatu. Ksiądz się zesrał. Na sam środek, na dywanik, kurwa, w centralnej części. To było ostrzeżenie. Chuj wcielony. Mamę mdleje, jest na schodach. Łapcie go! Ucieka w obsranej szacie. Złapałem jedyne, co miałem pod ręką i rzuciłem mu w plecy. Świecę. Szata się pali. Ksiądz się pali. Kurwa, mój banknot. Gra do wyjebania. Teraz wyobraźcie sobie palącego się księdza z obstraną dupą biegającego po ulicy. Wybieg na główną. Potrąciło go auto. Kierowca nawet nie hamował. Ludzie szturchali ciało kijami i żartowali. Co ksiądz taki sztywny? Bawili się i śpiewali przy ognisku. Taki cyrk. Kolenda 2017.